Cześć! Sponsorem dzisiejszego materiału jest gra mobilna World of Tanks Blitz. W grze możecie teraz także znaleźć najnowszy brytyjski czołg MK1 Defender, którego czas na zdobycie jest mocno ograniczony, ponieważ występuje on tylko od 21 lutego do 6 marca. Rozgrywka nim jest naprawdę przyjemna ze względu na oryginalny wygląd i szybko ładujący się bęben mieszczący 3 pociski. Sprawdźcie go sami. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie, że pobierając grę wspieracie mój kanał. Nie przedłużając, przejdźmy już do odcinka. Polska uznawana jest za jedno z tych państw, które w swojej historii stoczyło niemal najwięcej potyczek zbrojnych na świecie. Świadczyć może o tym nasza pozycja pod względem wygranych bitew, ponieważ w tym rankingu uplasowaliśmy się na 7 pozycji, wyprzedzając chociażby takie kraje jak Włochy, Chiny czy Turcję. Z jednej strony powinniśmy się cieszyć, że wiele razy daliśmy naszym wrogom w przysłowiową kość. Jednak patrząc na to chłodnym wzrokiem, w perspektywie czasu wcale nie powinniśmy być szczególnie zadowoleni z tego powodu, ponieważ to zdecydowanie świadczy o tym, ile razy uwikłani byliśmy we wszelkiej maści konflikty zbrojne, które niestety, ale wielokrotnie doprowadziły Polskę do ruiny. My natomiast w tym materiale skupimy się jednak na największych i najbardziej chwalebnych zwycięstwach naszej armii, które zmieniły lub też mogły zmienić bieg znanej nam historii. Tak więc za chwilę przeniesiemy się na pola zwycięskich przez nas bitew. Pamiętajcie tylko, aby w komentarzach pod tym odcinkiem napisać wasze pomysły na następny materiał, ponieważ twórca tego, który zostanie przez nas zrealizowany, otrzyma w ramach podziękowania koszulkę teamu globalistów, dlatego myślę, że warto. A bierzcie pod uwagę fakt, że w waszych głowach nieraz rodzą się genialne wręcz pomysły. Dobrze, zaczynajmy zatem nasz materiał. Miejsce 10. Bitwa o Monte Cassino. Stoczona została przez wojska alianckie w 1944 roku i choć wielu wydawać by się mogło, że w tym roku II wojna światowa miała się ku końcowi, tak prawda jest taka, że na dobrą sprawę jeszcze wcale nie była rozstrzygnięta, a Niemcy wraz z sojusznikami stanowili w dalszym ciągu realne zagrożenie. Pomimo wielu bombardowań i prób zdobycia włoskiego klasztoru przez wojska Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii czy Indii, ponad 15-wieczna budowla wybudowana na dawnej świątyni Apolla pozostawała w rękach nazistów niemalże pół roku od momentu wybuchu walk. Wtedy też pojawił się pomysł wykorzystania w walce niedawno wyzwolonej z radzieckich łagrów polskiej armii pod dowództwem generała Andersa. Polacy dzięki zaparciu i wytrwałości, ale także strategicznemu podejściu, w głównej mierze przyczynili się do zdobycia klasztoru przez aliantów. Wtedy też nad gruzami budowli zawisła polska flaga, a historycy uważają tą potyczkę za największą lądową bitwę w Europie, która pod względem ofiar była najkrwawszą z walk ze wszystkich na froncie zachodnim. Miejsce 9. Bitwa pod Kuszynem. Podczas wojny polsko-rosyjskiej w latach 1609-1618 doszło do wielu potyczek między naszymi państwami, jednak jedna z nich okazała się mieć decydujące znaczenie dla przyszłości Rosji, ale także Rzeczypospolitej. Dowództwo szwedzko-rosyjskie uważało, że wyczerpane atakami wojska polskie nie stanowią już większego zagrożenia. Dlatego rozpoczęto przygotowania do ataku na polską armię, która miała zostać rozbita przez grupującą się armię rosyjsko-szwedzką poprzez element zaskoczenia. Na nieszczęście nieprzyjaciela dowództwo polskie dowiedziało się o planowanym ataku, przez co hetman Żółkiewski skierował część żołnierzy w wyznaczone miejsce. Po drodze, niedaleko przed obozem wroga, Polacy napotkali przednią straż wojsk moskiewskich, a hetman podjął wtedy trudną, ale strategiczną decyzję, jaką miało być pozostawienie 1000 spośród 8000 żołnierzy, aby ci mogli osłaniać tyły i jednocześnie nie dopuścić żołnierzy wroga do poinformowania swoich towarzyszy o pojawieniu się wojsk polskich. Hetman Żółkiewski wraz z żołnierzami ruszyli natomiast pod Kuszyn, gdzie jak się okazało, zastali wojska nieprzyjaciela, praktycznie rzecz biorąc w samych piżamach, a zwycięstwo było już na wyciągnięcie ręki. Jednak ze względu na fakt, że nie wszyscy dotarli w porę, a potrzebne były głównie jednostki z działami, hetman zdecydował się przygotować natarcie, które i tak można powiedzieć, że zaskoczyło nieprzyjaciela, ponieważ ten nie mógł w pełni się przygotować z uwagi na fakt,
że Polacy byli już w natarciu, a ciasna przestrzeń uniemożliwiła wrogowi skuteczne ustawienie ponad 40 tysięcy jednostek, dlatego Polacy ponieśli w tej bitwie straty w postaci 300 żołnierzy, natomiast Rosjanie wraz ze Szwedami ponad 8 tysięcy, zostawiając jednocześnie sprzęt i uciekając w popłochu przed Polakami. To zwycięstwo przyczyniło się bezpośrednio do zdetronizowania ostatniego cara Wasyla Szujskiego z rodu Rurykowiczów i chwilowego przejęcia władzy carskiej przez polskiego króla Władysława IV Wazę. Miejsce ósme. Rok 1655 nie był dla Polski szczęśliwy, ponieważ to wtedy niemalże doszło do pierwszych rozbiorów Polski, które zainicjować miała Szwecja wraz ze sprzymierzeńcami. Błyskawicznie zostały zajęte takie miasta jak Warszawa, Poznań czy Kraków, a podzielona szlachta nie chciała walczyć i w konsekwencji kraj został niemal cały zajęty przez wojska nieprzyjaciela. Szwedom zależało także na zdobyciu strategicznego klasztoru na Jasnej Górze, który jak się jednak później okazało, nie był łatwą zdobyczą. Pomimo 10-krotnej przewagi liczebnej wojsk nieprzyjaciela, które paradoksalnie nie składało się tylko z żołnierzy brandenburskich i szwedzkich, ale także z ponad 800 Polaków, którzy walczyli po stronie wroga, Polacy, wierni królowi i Rzeczpospolitej Obojga Narodów, sprawnie walczyli przez ponad miesiąc, ostatecznie wygrywając potyczkę. To starcie bezpośrednio przyczyniło się do kontrataku i zawarcia pokoju w Oliwie, który zakończył się dla nas brakiem strat terytorialnych, aczkolwiek wiele naszych miast zostało niemal doszczętnie zrujnowanych, a polskie skarby zrabowane, w tym chociażby miedziane lwy spod warszawskiego Pałacu Kazanowskich, po dziś dzień zdobią rezydencję królewską w Sztokholmie. Miejsce siódme. Bitwa o Anglię. Była to pierwsza w historii kampania, stoczona tylko i wyłącznie przy użyciu sił powietrznych. Pewny siebie Hitler, po podbiciu Francji, zdecydował się zaatakować Anglię i spodziewał się spektakularnego zwycięstwa, do którego najprawdopodobniej by doszło, gdyby nie pomoc wolontariuszy z innych państw okupowanych przez III Rzeszę. Nadzwyczajny wkład w walce miały tutaj polskie dywizjony, a zwłaszcza dywizjon 303, który uchodzi za najskuteczniejszy ze wszystkich w trakcie toczonych walk. Zakłada się, że Polacy zestrzelili około 126 samolotów Luftwaffe, a to daje nam pierwsze miejsce pod względem liczby zniszczonych maszyn wroga. Dziś wielu historyków uważa, że wkład polskich pilotów w bitwie o Anglię miał być może w niej decydujące znaczenie. Miejsce szóste. Bitwa morska pod Oliwą. Została rozegrana 28 listopada 1627 roku. Była efektem wojny między Polską a Szwecją w latach 1621-29. Jednak to właśnie w 1627 roku flota szwedzka przez całe lato blokowała Zatokę Gdańską, a wraz z nastaniem jesieni część statków wroga popłynęła w kierunku ojczyzny. Dla Polaków nadarzył się wtedy idealny moment do przeprowadzenia ofensywy i zaatakowania osłabionych wtedy Szwedów. Akcja zakończyła się dla nas kapitalnie, ponieważ pomimo równych sił Szwedzi mocno ucierpieli, tracąc jeden trzymasztowy galeon Tigern na rzecz Polaków, a na owe czasy była to wybitna jednostka. Dodatkowo udało nam się zatopić jeden z okrętów wroga, jednocześnie zabijając ponad 300 Szwedów i biorąc 46 do niewoli. Było to niewątpliwie jedno z największych zwycięstw w historii polskiej marynarki. W rocznicę bitwy pod Oliwą Józef Piłsudski w 1918 roku rozkazał wskrzesić polską marynarkę. Miejsce piąte. Bitwa pod Fuengirolą. Była to zdecydowanie jedna z tych najbardziej egzotycznych walk, jakie polskie wojska prowadziły w swojej historii. Doszło do niej 14 października 1810 roku, kiedy na Półwyspie Iberyjskim, czyli na terenach dzisiejszej Hiszpanii, doszło do rozruchów i powstania przeciwko królowi Józefowi Bonapartemu, który został osadzony przez swojego młodszego brata Napoleona Bonaparte na hiszpańskim tronie. Jego rządy nie podobały się Hiszpanom, a Anglicy także chcieli wykorzystać aktualne osłabienie Francuzów, dlatego zdecydowali się wesprzeć powstańców. Na ich drodze stanął jednak polski garnizon w średniowiecznej fortecy nieopodal Fuengiroli, który skutecznie powstrzymał niemal 10-krotnie większe wojska wroga, prowadząc do upokarzającego odwrotu brytyjsko-hiszpańskich jednostek. Miejsce czwarte. Bitwa pod Kirchholmem. Było to zdecydowanie jedno z najświetniejszych zwycięstw I Rzeczpospolitej. Do starcia doszło w 1605 roku w czasie polsko-szwedzkiej wojny o Inflanty. Genialna strategia umożliwiła 7 tysiącom polskich żołnierzy pokonanie niemal 25 tysięcy jednostek szwedzkich, a niemal 10 tysięcy z nich poległo przy minimalnych polskich stratach,
jakie wyniosły około 100 zabitych. Pomimo gigantycznego zwycięstwa, przejęcia szwedzkiego sprzętu oraz utrzymaniu Rygi na kolejnych 16 lat, starcie nie przyniosło większych korzyści, pomimo że mogło zostać wykorzystane w celu jeszcze większego osłabienia Szwedów i być może kolejnych zdobyczy terytorialnych. Zaniechanie dalszych działań wywołane było niezadowoleniem nieopłaconych żołnierzy i zmęczeniem spowodowanym licznymi konfliktami. Miejsce trzecie. Bitwa pod Wiedniem, inaczej nazywana Odsieczą Wiedeńską. Bitwa stoczona 12 września 1683 roku pod Wiedniem między wojskami polsko-austriackimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a armią Imperium Osmańskiego. Wojska polsko-litewskie miały kluczową wręcz rolę w obronie Wiednia. A pomimo olbrzymiej dysproporcji, która w przybliżeniu dawała trzykrotną przewagę na korzyść Osmanów, strategia Jana III Sobieskiego i udany atak polskiej szarży złożonej z aż 20 tysięcy jeźdźców w głównym stopniu doprowadziło do załamania szyku osmańskiego i ostatecznego zwycięstwa obrońców Wiednia. Prawda jest jednak taka, że austriacki cesarz Leopold I podchodził chłodno do Polaków i ani na chwilę nie zdjął nawet swojego kapelusza w geście podziękowania. Dodatkowo zabroniono pochówku polskich żołnierzy na cmentarzu, gdzie chowani byli Turcy. To wszystko oburzyło zarówno polskiego króla, jak i rycerstwo, a wśród naszych panowało przekonanie, że pomoc niepotrzebnie nadeszła. Trzeba przyznać, że były to wizjonerskie słowa. Miejsce drugie. Bitwa pod Grunwaldem, czyli potyczka, której datę pamięta chyba każdy z was. Swoją drogą możecie ją napisać w komentarzach, to sprawdzimy waszą wiedzę. Była to jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy pod względem liczby uczestników. Miała ona wydźwięk ogólnoeuropejski, a rycerstwo biorące udział w tej potyczce pochodziło z najróżniejszych części kontynentu europejskiego. Pomimo tego, że konflikt tak naprawdę dotyczył głównie Polaków i Krzyżaków. Pomimo względnie równych sił wynoszących po 30 tysięcy jednostek na stronę, Krzyżacy posiadali nieco lepsze uzbrojenie od polsko-litewskiego rycerstwa. To w rezultacie w początkowej fazie bitwy niemal zadecydowało o naszej porażce. Jednak wciągnięte w głąb walki wojska krzyżackie, pewne swojego zwycięstwa, zostały otoczone i w ostateczności pokonane, a niemal zbliżony los czekał także główne siły zakonu, ponieważ wtedy odsłonięte zostało prawe skrzydło, które zajęte zostało przez Litwinów. Ta potyczka w głównej mierze przyczyniła się do osłabienia państwa krzyżackiego i wzrostu znaczenia Polski, która niedługo później, bo w XVI wieku, stała się mocarstwem europejskim. Miejsce pierwsze. Bitwa warszawska, inaczej nazywana Cudem nad Wisłą. W 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej, Armia Czerwona stanowczym krokiem posuwała się na zachód Europy, jednocześnie zdobywając ziemię nowo powstałego państwa polskiego. Jednak podczas walk, jakich doszło w okolicach Warszawy, dzięki determinacji udało się powstrzymać pochód armii Sowietów, którzy bez dostaw zaopatrzeniowych okazali się słabsi od wojska polskiego, które dzięki bliskości stolicy miało pod tym względem znaczącą przewagę nad wrogiem, który ostatecznie zdecydował się na odwrót. To wydarzenie pozwoliło ustalić wschodnią granicę II Rzeczpospolitej, jednak jego wydźwięk był dużo większy, ponieważ bitwa uznana jest za 18. największą w całej historii, ponieważ to ona zatrzymała rozprzestrzenianie się komunizmu na resztę Europy w 20 latach ubiegłego wieku. To już wszystko w tym materiale. Pamiętajcie, że możecie stoczyć równie epickie potyczki, pobierając grę World of Tanks Blitz, w której znajdziecie ponad 25 różnych lokacji z wieloma trybami rozgrywki. W grę możecie zagrać z waszymi znajomymi wszędzie, ze względu na to, że jest to wersja mobilna. Używając jednocześnie mojego linku w opisie filmu, otrzymacie konto premium na 7 dni oraz czołg z 4 poziomu, AC-1 Sentinel oraz kamuflaż Dusza Demona. Moje odczucia z gry są wręcz fenomenalne i sami musicie spróbować najnowszego czołgu MK-1 Defender w boju, którym bez problemu można wygrać nawet najtrudniejsze potyczki. Okej, to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia niebawem. Cześć!